Koksa. Obóz, noc pierwsza. Po niefortunnej serii zdarzeń, która nas dopadła, postanowiliśmy rozbić obóz. Nie no, słyszymy się. Obóz noc jeden. Po serii niefortunnych zdarzeń zostaliśmy zmuszeni do rozbicia obozu w tym jakże malowniczym, pięknym miejscu. Do celu 60 km. No, z doświadczenia wiemy, że pierwsza noc zawsze jest najgorsza. Oby tym razem było inaczej. Oby tym razem było inaczej. Nie, bo wtedy to następne będą kurwa gorsze. Bez sensu. Nie, żeby było spoko. Bo... Nie rezygnujemy, idziemy dalej. A, no i z racji podniesienia morali przez rzeczy, które się wydarzyły nam po drodze do tego pięknego, malowniczego miejsca, postanowiliśmy otworzyć ani na miejscu. Sorry, bo to była reklama. Bez reklam. Wcale was nie reklamujemy. No, wcale was nie reklamujemy. Taki sobie. Słaby trochę. No. Ale za to fasolkę mamy dobrą. Widać coś? No. Noc pierwsza. Ogienek pierwszy. Oj, jakby ktoś przeżył to, co myśmy przeżyli. No. Nie no, tak śmiechem żarty. Ja całkiem spoko. Jesteśmy zamknięci. Trzy czwarte osoby już zrezygnowało. Ale w sumie w takich chwilach
człowiek sobie uświadamia, jakie na przykład są fajne takie proste rzeczy, jak na przykład suche skarpetki. Tak, suche skarpetki. Wiecie, jak fajnie jest ubrać suche skarpetki albo sobie w ogóle wysuszyć stopy po całym dniu bycia zimnym i mokrym? Naprawdę, polecamy takie uczucie. Jak będziecie mieli... Przepraszam, to się wypipa, nie? Jak będziecie mieć? Co? Jak będziecie mieć? A, będziecie mieć takie uczucie, że tak nudno, nic nie jest fajnego, nie? Weźcie sobie, wskoczcie do zimnej wody, a potem ubierzcie suche skarpetki. Naprawdę, bardzo fajne uczucie. No nie, suche rzeczy są spoko, nie? Bycie w wodzie nie jest spoko, zwłaszcza w październiku. No. Suche rzeczy, w ogóle ciepłe jedzenie. Człowiek w takich wypadkach sobie uświadamia, jak mało potrzeba mu do szczęścia. Bardzo ładne niebo. Nagrałbym to niebo, ale... ale... No, ognisko ci wróci na szot. Nie, nic nie widać. Widać tyle, co z ogniska. Ograj mnie, zobaczmy, czy widzimy coś. No, widać cię, że sobie widać? Siedzisz. No. Koszer. Widać mnie? Tak, widać cię. W takich trudnych chwilach, w takich ciężkich przejściach, które przeszliśmy, nie jeden by zrezygnował. I w tych momentach przypominamy sobie... W takich momentach przypominamy sobie o takich błahostkach, które sprawiają nam naprawdę dużo szczęścia. Typu sucha odzież, ciepłe jedzenie, ciepłe picie. Ogólnie ciepło. Ciepło jest fajne. Światło. Schronienie. Dach nad głową. Brak wiatru. Tak. To są rzeczy... To są chyba jedyne rzeczy, które są potrzebne nam w życiu.